Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i dziś widzimy się w czymś, czego pewnie większość z was nie zna, a konkretnie mówiąc w gierce Elderborn. I tak, jeśli się nie mylę, jest to gra polskiego autorstwa, więc podwójne wow. I tak, nie wiem co nic o tym powiedzieć, poza tym, że gra wciągnęła mnie dosyć sensownie od kiedy ją odkryłem. I najłatwiej ją określić jako połączenie czegoś a la Dark Messiah z mechanikami trochę souls-like'owymi i metalową muzyką. Ale tak, co tu więcej będę gadał? Zapraszam dzisiaj na wspaniałą rozgrywkę, w której postaram się wam zaprezentować początek tej gry. Czy będzie z tego więcej, nie wiem. Ale tak, zdecydowanie chciałbym wam pokazać. Przy czym, dla tych, którzy są ciekawi, proszę, tyle jak na razie spędziłem. I tak, trochę odkryłem. Ogólnie mówiąc, mam tam już trzy bronie i parę ciekawych rzeczy. Ale nie będę o tym za dużo mówił. Rozpoczynam nową grę. Wybieram postać, nie wiem, czy ma jakikolwiek to wpływ, ale biorę faceta. I poziom trudności. Osobiście sobie tam, jak widzieliście, gram na Elderborn. Jednak tutaj preferowałbym na normalnym, jeśli miałoby być z tego jakaś seria. I tak, pewnie teraz ktoś wyzwa mnie, że jestem słabiakiem czy coś, ale... No, prawda jest taka, że po prostu na YouTubach... A jakby to powiedzieć, kiedy nagrywam... Nie jestem w stanie się aż tak skupić na rozgrywce, aż tak dobrze grać, jak to ma miejsce, kiedy robię to sobie prywatnie, jak... Oczywiście czuję, że tryb Elderborn jest wyzwaniem, ale po prostu tak niesprawiedliwym dla mnie. Tak podejrzewam, że tutaj na normalnym, jeśli będę komentował i mówił, spójrz też na to, żeby coś tam robić, a nie tylko grać po cichu, to będzie dużo trudniej, więc tak, normalny, bez Iron Man moda. Na to jeszcze nie jest maszki dobry. Potwierdzamy. I przy okazji zapraszam na wprowadzenie fabularne, którego powiem szczerze, sam też nie znam. Wiesz tak, jak tam ogrywałem, to staram się tylko skupić na... Zobaczyłem, czy gra jest taka fajna, jak się zapowiadała, kiedy ją przez przypadek znalazłem na Humble'u. Więc tak... No, po prostu zobaczymy, jak to wyniknie. A póki co ja się uciszam, no i miłej scenki. Legends of the day that the sky has fallen, the world filled with death and despair, as the land of our ancestors turned to ash. But the tribes, we survived. At the center of all destruction, a mighty city rose in the desert. Yurmum, feeding off the strange power flowing from the never-ending tempest above. It remained unconquered. Yurmum and its golden army was the bane of the realm for ages. The tribes toiled in its shadow, bound in its relentless grip, enslaved and oppressed, until a warlord came who united our tribes and led them against the city. His name was Janos, a hero anointed by the elders, standing a giant among men. Janos' warriors never returned, but the city fell silent. Sealed shut, dormant for centuries, closely guarding its mysteries and treasures. Our elders are the keepers of the past. They tell us the city holds a great prize, the very secret of eternal youth. They seek to possess that power. In every generation, a champion of the tribes is chosen by the elders. With their blessing, they are set on a holy pilgrimage to explore the city. The champion is decided in trial by combat. I've mastered my brothers and sisters in this generation. The holy quest is mine. Leaving the familiar desert sands behind me, I enter the forbidden caves. This is the only remaining way to the sealed-off city. No one returned from the pilgrimage. Yet, there is no fear in my heart as I stare into the darkness. Gripping my weapon, I step into the shadows, and the shadows come alive. Okej, ciekawa fabułka, ciekawe wprowadzenie i
Ciekawa sprawa, widziałem tam też, poza naszym gościem, tą kobietę, którą też można grać, więc... Najprościej w świecie chyba to jest tak, że ta narracja jest prowadzona przez tego, którego my wybraliśmy. No i teraz tak, oto i gra. Góry pasek życia. I jeśli chodzi o wszystko. Psadem, bugrem na klawiaturze. Poruszamy się, spacjem skaczemy. Shift to taki mini unik. Mysz, obracamy się, prawy przycisk, blok, bądź inne działania. Na razie o tym nie powiem więcej. Lewy przycisk, machnięcie mieczykiem. I... Czy jest coś więcej do dodania? Chyba nie. Poza tym, że są tutaj takie piękne płytki naciskowe, które jeśli... naklikniemy, to się nie mylę... No, właśnie. Dostaniemy z pułapki. A tu samouczki się pojawiają. Przyciskiem E mamy interakcję. Więc tak, wajchamy wajchę. Ram otworzy przejście. To dalej. Tutaj mam teraz informację o fontannach, czyli ala ogniskach. Aktywuję fontannę, teraz możemy tutaj się uleczyć i przywrócić wrogów. Ja jednak tego nie będę robił, bo już czuwam różnicę, że właśnie na tym poziomie trudności jest dużo spokojniej niż na Elderborn. Nie jakoś wielce, ale trochę tak. No i właśnie tutaj shiftem przez pułapkę, a tu mam pierwszego wroga. Kliknięcie lewego przycisku pozwala nam zrobić szybki atak, przytrzymanie daje silny. I tak, to co widzieliście, to jest kulka, czegoś to się chyba nazywa esencja. I no, esencja ogólnie to są expy. Jednak mimo wszystko, że ta esencja to są expy, powiem tak, chciałbym jej nie wydawać. Jest to związane z tym, że są bardzo ciekawe achievementy, ogólnie mówiąc, które co prawda prawdopodobnie nie powinienem łączyć, ale tak, są bardzo ciekawe i chciałbym spróbować przejść rozdział, bo tak, wiem, że ta gra jest podzielona na rozdziały, bez ulepszania się. A druga rzecz to bez umierania, więc chciałbym spróbować po prostu jakby takie dwa alternatywne challenge zrobić naraz. A póki co idziemy dalej. Tak, jeśli kogoś zastanawia, czemu się tam wracałem, to chciałem sprawdzić, czy nie pominąłem jednej rzeczy, ale widać, że nie. I o jaką rzecz chodzi, no szybko się dowiecie, bo akurat na naszej drodze już niedługo się pojawi to coś, czego szukam. Tak, właśnie, jeszcze zapomniałem przeczytać wpis, bo mam wpis o tym przeciwniku, którego tutaj spotkaliśmy. Ogólnie menu jest pod tabem, tu mamy nasze statystyki, których nie ulepszymy. Przynajmniej na razie. A tu są różne informacje o wrogach, wyzwaniach i tak dalej. Broń, 1 z 11, czyli okej, będzie ich 11. No i proszę, taka ciekawostka, to są 3 bronie, które właśnie posiadałem. Pokazane. Miło. I tak, starożytne ostrze, są stare ostrze. I tak, otrzymywane obrażenia są zredukowane o 20%, czyli trzymając ten mieczek jesteśmy odporniejsi na obrażenia. I no, napisy podstawowe. Można nią blokować. O, nie będę tego jednak tutaj czytał, bo to jest takie po prostu... No, po prostu to jest opis. Tu mam samouczki, podklikamy tylko po to, żeby mi nie krzyczało, że są. Tu jest wiedza. Jeśli chodzi o wiedzę, to powiem tyle. 32 wpisy. Okej, ja znalazłem może 2. No i wrogowie. Ten, z którym się tutaj spotkaliśmy, to jest oszalały wojownik i to jest jeden z 30, czyli... Okej, czyli jeszcze drugi wpis o nim będzie. Tak, po bitwie o Jurmum. Prawie Jormam, okej. Bitki armii Janusza. Wiem, że Janusa, ale i tak Janusza. Będę zawsze na niego mówił Janusz. Zostały uwięzione w mieście. Coś nie pozwala im na wieczny spoczynek. Zamknięci w katakumbach, wojownicy wciąż toczą swą bitwę. Podrywani do walki nie przez głos dowódcy, lecz odruchy szarpiące ich martwymi ciałami. Okej, okay, ostatnia rzecz, która to jest statystyki oraz wyzwania. No co ciekawe, wyzwania jeszcze się nie pokazują, ale zaraz się pokaże pierwsze. Właśnie związane z... Chwila, stąd przylazłem. Naszym mieczykiem. Jest ono bardzo proste, ale tak, póki co jeszcze informacja o blokowaniu i o tym, że są takie nieblokowalne. Nieblokowalne będą się świeciły na żółto. Dobra. Dawaj, dawaj. Okej, okay, jest już właśnie achievement, czy w sumie challenge, mistrz starego oręża. Zacznie zablokuje ataki stermastrzem. Więc musimy tutaj 20 ataków zablokować. A ja oczywiście to zrobię od razu, czemu by nie. I tak, jakkolwiek blokowanie jest tej fajne, tak, nie mogę się doczekać, kiedy zdobędziemy inną broń, żeby pokazać wam drugą mechanikę, która... Mam to powiedzieć, że jest moim zgubą, a jednocześnie też powodem mojej dumy. Jeszcze ataków? Wiem, że pewnie szybciej by było, gdybym tego nie klikał. Okej, piąty atak to był. A, i właśnie, jest jeszcze jedna mechanika podstawowa, którą pokażę wam za chwilę. Też nie, ja nie będę jej wyprzedzał. Jak ją zobaczycie naturalnie, to zobaczycie.
Bo jest to mechanika dosyć taka oczywista i... Można byłoby się jej spodziewać w sumie. Ale też nie jest bardzo przyjemna w niektórych sytuacjach. Ale tak, gdyby wyprzedł faktów i w ogóle ciekawe, że tak cicho tutaj. Że ta piękna, metaliczna muzyka tutaj nie gra. Dlatego jeszcze... 8 ataków? Nie, dobra, dobra. Starczy mi tego. Nie chcę mi się tak sterczyć tutaj przy nim. Gin po prostu. Okej, nowy wróg oszalały miotacz. Oni właśnie rzucają i tak. Oszalały przez wieki wojownik, który zachował umiejętności ciskania... Pilum? Na imponującą odległość. Okej, czyli to się nazywa pilum, to coś. Tak, nadal nie widzę tutaj tego czegoś, czego szukałem. Ale dobra. O, i właśnie tu będą nas wprowadzać do tej nowej mechaniki. Od F, mamy kopniaka. Więc kop. I tyle. Jeśli zrzucimy ich z wysokości, to no. Fajne obrażenie zdajemy. I nic zadać, nic mieć. A teraz tak, tu sterty kości, dużo jakichś gruzów. I zaraz mam tam większe wyzwanie. Wroga z tarczą, który może się zasłaniać. I tutaj, żeby właśnie się nie zasłaniał, trzeba go kopnąć. Aha, no i dostaliśmy niestety. I którzy pewnie pomyślą teraz, że jest niedobrze, bo już tyle życia straciłem. A ja powiem, i tak jest wszystko okej. Dlatego, że niedługo się pojawi też kolejna rzecz typowo Souls-like'owo, Dark Souls'owo, no, growa. Chyba nawet w tej sali to będzie? Nie w tej sali, w następnej dopiero, dobra. Okej. Trzeba być spokojnym, damy radę. Nie zginiemy? Okej. Teraz szybki tutaj doskok i jest. Teraz tak, czy tutaj coś jest? Nadal nie ma. Wow. Wydawało mi się, że to już powinno się pojawiać, ale dobra. No i mamy to. Mamy to. Fiolki. Fiolki, strzykawki, jakkolwiek to inaczej nazwać. Okej, już widzę kolejną różnicę. Na Elderborn mieliśmy na start jedną aktywną. Tutaj od razu trzy są aktywne. Trzymamy R-kę, leczymy się trochę. Tyle. I zacięcujemy się. Dobra. Jesteśmy w kolejnej sali z... jak to się nazywa, z fontanną. Nadal nie widzę tego jednego czegoś, czego szukam. Widzę za to tutaj dwóch wrogów, którzy za pierwszym razem mnie zaskoczyli, to bardzo nawet. Tym razem na szczęście, nie? Tak, co tu jeszcze? Klucz kolejny, który możemy tutaj wsadzić, oczywiście. Czy otworzyło to jeszcze jakieś inne przejścia? Nie otworzyło, ale widzę tu właśnie tabliczkę, którą... Ciężko mi powiedzieć, czy zdobyłem na przednim zapisie, czy nie, bo ciężko mi określić, ale tak, mam też informacje o jakichś innych wrogach i samouczki. Więc najpierw odklikam samouczki, żeby nie było, też nie wszystkie. Teraz studnia. Cała twoja wiedza na temat miejsc, a nie wiem, to jest wiedza normalna, studnia tutaj. Najgłębsza część jaskini pod Jurmum. Podobno sięga aż do starożytnego mauzoleum. Żaden szlachetnie urodzony mieszkaniec Jurmum nigdy się tam nie zapuścił. Łączną wiedzę również i nad tym miejscem sprawowała władzę. Próbowali kapłani. Zastanawiałem się, jakie to rytuały były tak mroczne, że musieli odprowadzić je tu, a nie jak zwykle w świetle dnia, na szczytach swoich wież. Okej, i wrogowie oszalały tarczownik. Dzięki tarczy mogliby ochraniać towarzyszy broni, ale ich rozum dawno już opuścił wciąż silne, ożywione ciała. Pozostał jedynie odruch, by osłaniać się przed nadchodzącym uderzeniem i oddać cios. Tylko nadarzy się ku temu okazja. Okej. To wszystko działa instynktownie dosyć i... Okej. Tutaj wróćmy staną na płytkę. I jest to, po co tu chciałem przybyć w końcu. Już to widzę. A jeśli kogoś zastanawia, co mi chodziło tak ciągle, że szukałem, to zaraz odpowiem. Otóż szukałem niczego innego jak tego. Są takie słoiki ładne, w których właśnie możemy zbierać esencję. I ogólnie ze zbiorniczych słoików też jest achievement, dlatego szukam, przynajmniej staram się znaleźć wszystkie słoiki. Czy mi się to uda, czy nie, to już inna kwestia. A póki co zbliżamy się do bardzo dla mnie ważnego miejsca. Właśnie tutaj zaraz czeka mnie, jak to najłatwiej określić, coś właśnie takiego wspaniałego, na co się nie mogłem doczekać. Też. Przy czym, mówiąc wprost, będzie to druga broń, i wiem, że spoiluję. Ale no. Jako, że po prostu... No się niecierpliwie na to, bo tamtą broń
nie dosyć, że lubię bardziej, jeśli chodzi o moveset, to jeszcze ma bardzo fajną inną funkcję. Okej. Okay. Mamy już mistrzostwo. Więc tak, jeśli by się zdarzyło, że no, będę musiał... jak to się nazywa? Robić sobie level upy, to mogę odebrać teraz w ramach nagrody za mistrzostwo 2000 esencji. Będzie mi to potrzebne, nie wiem. Jak mówię, starałbym się nie robić level upów, ale jeśli trzeba będzie, to no, będzie łatwiej. A, i właśnie, kolejna mechanika, o której wspomniałem, Bloodborne podobna. Jak otrzymujemy obrażenie, możemy szybko szybko oddać wrogom. Jeśli szybko im oddamy, to odzyskamy część obrażeń, które otrzymaliśmy. Dlatego czasami robienie bezmyślnej rzezi może być nawet dobrym pomysłem, jeśli tak da się to nazwać. Czy może nie aż takie ryzykowne, jak się wydawało na początku. To jest chyba lepsze określenie. Okej, okay, gin. A, i tak, wiem, że kamera może trochę szczęścić, może trochę być hałosu na ekranie, ale no niestety, tak już ta gra jest skonstruowana, nic z tym nie zrobię. Tak, tutaj też jest kolejny właśnie ten słoik, jeśli można tak to nazwać. Więc, no, zanim pójdę gdzieś dalej, to muszę otworzyć słoiki i... Tomb Raider Achievement 5 na 50. Czyli piąty słoik z 50 utworzony? A, w sumie możliwe, nawet nie liczyłem, ile ich tu było. Ale tak, piąty na 50. Dobra, więc idziemy wyżej. Starajmy się nie zginąć i powinno być bardzo, ale to bardzo dobrze. A, oczywiście, to nie byłby mój odcinek, gdybym nie musiał robić głupiego cięcia. Ale tak, na rzecz tym przejmujmy jakoś szczególnie. Powinniśmy dać radę i tak na spokojnie. Nie wpaść z rytmu, czym ja powinienem dać radę nie wpaść z rytmu, mimo tego, że było głupie cięcie. I też tak, kopniak. Blokada, unik do tyłu, okej. Okay. Ładujemy silny atak. Okej, okay. Kopniak. Rzeź. Oczywiście, że rzeź. Kopniak, okej, okay, rzeź. I... okej. Okay. Ciekawa sprawa. Ogólnie właśnie pokonałem już 250 przeciwników chyba przez łącznie moją tamtą rozgrywkę i tą tutaj. Więc no, mogę powiedzieć tyle. Tam pewnie dużo ich ubijałem. Ale też naginałem dużo. A tu, na tym normalnym trybie... Mogę powiedzieć, że gra mi przypomina trochę, jeśli chodzi o swój poziom trudności. Właśnie to, co było kiedyś, tak poniekąd. Te gry, które może nie miały aż takich wielkich wymogów, jeśli chodzi o ten sam poziom trudności czy coś. A, byłem tutaj? Tak, byłem, tylko musiałem nie zauważyć właśnie wtedy tego słoika. Ale jednocześnie też miał jakiś ten swój taki specyficzny rodzaj wyzwania. Myślcie o tym tak w kontekście jednej z gier. Dobra, dobra, informacja o poziomowaniu, nie chcę. Znanej w Polsce jako klasyka klasyki, no. Nie chcę powiedzieć tytułu, bo... ale dobra, co ja się całą uciekam od tego tytułu. No pomyślę na przykład właśnie o grze takiej jak Gothic. To w sobie ona nie jest trudna, a jednak dla kogoś, kto gra w nią, potrafi stanowić wyzwanie, bądź nie. I tutaj w tym momencie czuję podobnie. Że z jednej strony, no, nie ma tego takiej prawdziwej trudności, a z drugiej strony to wyzwanie jest. Co jest naprawdę przyjemne, bo rozgrywka naprawdę jest tutaj super. Czuję trochę tak, mam na to, że przyjrzę trochę do Skyrimowej rozgrywki momentami, jeśli chodzi o to, jak się tutaj na to walczy. Ale no, naprawdę mi się bardziej podoba przyrównanie do Might and Magic Dark Messiah. No i też właśnie do Dark Soulsów, prosto jakiś tu system śmierci, odrodzenia i tym podobne. Ale no. I mogę powiedzieć tyle, jak na razie. Jeśli na pewno chcę zrobić challenge bez poziomu, bez ulepszania postaci, jak najdłużej się da oczywiście, bo to by było, jeśli będę non stop ginął, czuł, że będę potrzebował tych dodatkowych procentów obrażeń, więcej HP-ków albo prędkości, jak to się nazywa, ruchu i ataku, to oczywiście, że to przerzuca się na levelowanie. Ale tak, czuję, że ten normalny poziom trudności wcale nie jest taki, powiedziałbym, nie jest wcale tak domyślny. A jest nawet taki okej, okay. W sensie, czuć, że to jest to wyzwanie. Ale skierowany do takiego odbiorcy, który niekoniecznie chce tryhardować.
I mi się to strasznie podoba. Bo ja nie zawsze jestem z tych, co właśnie próbują... Potrzebują zawsze grania na poziomie Dark Soulsów. Zatem właśnie tak jak tutaj to jest przykładowo właśnie teraz, no to jest też fajne dla mnie. Czego jest jedna rzecz? To właśnie są jakiś pierwszy opis, jakieś 42 na 100. Tego akurat powiem szczerze, jeszcze nie odkryłem, co z tym chodzi. Więc tak. Jeśli chodzi o liczbę, podejrzewam, że może to być ilość ubitych przeze mnie wrogów tą bronią. Ale co to da, jak to odkryjemy? Podejrzewam, że może to być jakiś wpis, ale... Czy coś więcej? Wątpię. Ewentualnie jeszcze jakąś kolejną nagrodę, może w postaci kolejnych właśnie tych esencji całych. Dobra. Dobra. Gin. Oszalały wojownik. Wpis. Okej, czyli druga część. Okej, czyli tutaj nowa część wpisu się pokazała i wrażliwość wroga na ataki. Cięte, obuchowe, kłute. Okej, czyli tutaj... A tego to nie wiedziałem, ale warto wiedzieć, że są tutaj faktycznie rozdzielenia typów obrażeń. Fajnie. No i opis. Kompletniejszy. Oślizgłe, pulsujące torbielce na ich ciele okazują się być czymś w rodzaju larw, czy też pijawek wypełnionych esencją. W koszmarnej symbiozie pasożycy zmuszają swych żywicieli do ruchu, odmawiając im łaski śmierci, czyniąc z nich dzikie stworzenia, mniej niż cienie ludzi, którymi byli. Okej. Przeciwko nim nie muszę się przejmować, jaką broń wybieram. A ty, kolego, zadziłbyś mi swoje właśnie... Twoje słabości! Oj, niedobrze. Niedobrze? A z drugiej strony widziałem coś... Co... Albo przeoczyłem na pierwszym podejściu, albo już nie pamiętam, że to nawet ruszałem. Żeby nie było to pierwsze podejście, tamto. Robiłem, można powiedzieć, jeszcze przed świętami. Chyba tak najlepiej powiedzieć. Tak, jeszcze przed świętami chyba. Nie spodziewałem sobie krótkowy. Jak to się nazywa? Chyba to było w czwartek albo w piątek przed świętami. I tak, tam też widzieliście takie kamienie, których nie mogłem ruszyć. Pisał, żeby trzeba czegoś cięższego czy mocniejszego, nie pamiętam teraz dokładnego opisu, przecież tym to było. Jeśli o to chodzi, to jeszcze można powiedzieć, że... Nie dowiedziałem się, o co z tym chodzi do końca. Dobra, kodeks. Aha. Karta postaci, kodeks, no fajnie. Szkoda tylko, że pokazujesz to teraz samuczku, kiedy już mam to wszystko zrobione. Teraz tak. Jesteśmy już, można powiedzieć, prawie przy miejscu, na którym skończyłem swoją wcześniejszą przygodę. Bo tak. Zajrzałem, można powiedzieć, jeszcze w jedno miejsce, ale bardzo, bardzo szybko tego poszałowałem. Więc tak. Teraz będziemy dosłownie, można powiedzieć, w miejscu, w którym, jak mówię, ukończyłem swoje przygody tak prawdziwie. Pomijając jakieś takie głupie momenty jak, bo wlazłem tam, coś podniosłem i tyle. I tak, właśnie trzy broń mam głównie, na tamtym zapisie głównie dlatego, że właśnie tak wlazłem gdzieś w jakieś dziwne, głupie miejsce i ruszyłem coś. No tak, to przy okazji kolejny słoik. Tam jest jakieś te ruiny, czy co to ma być. Co dalej, jak dalej, zaraz zobaczymy, miejmy nadzieję. A póki co, czy muszę zażywać strzykawki? Chyba nie. Życie mam wystarczająco dużo. I jak tam z tym z czasem? 23 minuty, świetnie. No i jesteśmy. A zanim jednak pójdę tam, to trzeba tutaj zajrzeć. A nie zapomniałem, że tutaj to jest normalne przejście. Kolejny słoik. 10 z 50. Kolejna tabliczka. Azyl. Ja od razu przeczytam wam, o co z tym chodzi. I tak. Nazywam to miejsce azylem, nie bez krzty ponurego sarkazmu. Tak, zdaje się bezpieczniejsze niż płonąca jama poniżej i nie ma tu aż tak wielu żywych trupów. Ale czy można to już uznać za bezpieczeństwo? Postaram się przejść nadal naprzód. Znaleźć drogę do dolnego mauzoleum. Może pogłoski, że jest tam droga prowadząca na zewnątrz, okażą się prawdą. Jedno jest pewne. Wolę niepewność niezbadanych podziemi, niż patrzenie w rozpaczy na powolny rozkład miasta, które w mojej pamięci pozostaje wielkie i wspaniałe. Okej. Dzięki za wpisa. A tutaj był słoik, tam był wpis. Tu mamy szczelinę,
która pozwala nam podejrzeć. Tam mamy dalsze przejście, a tu mam najlepsze, co istnieje. Oj tak. Oj tak. Starożytna włócznia. Q pozwala nam zmienić bronię. I mamy też achievement. Chciałem powiedzieć achievement, trochę chodzi tak, challenge. Polegający na tym, że musimy przy starożytnej włóczni uderzyć dwóch przeciwników pojedynczym lekkim atakiem, czyli pojedynczym dźgnięciem. I tak, z włóczni przychodzi też jeszcze jedna mechanika, o której tu będę mówić. Parowanie. Kontratak. Mechanika, którą chciałbym umieć, ale nie umiem. Tak najłatwiej można powiedzieć. Jeśli chodzi o tych przeciwników w szczególności. Jeśli chodzi o tych, powiedzmy, których widzieliśmy wcześniej, to jako tako jeszcze sobie radzę. No i tak, nowy przeciwnik, utopiec. Napuchłe stworzenia napęczniały płynami do tego stopnia, że ich rysy nie przypominają już ludzkich. Dużo zwinniejsze niż by się wydawało. Dobra. Zajmę jeszcze coś, to tak... Chcę po prostu odklikać te wszystkie takie opisy. Jeśli chodzi o włócznie... Zdajesz o 0,0... 50% obrażeń więcej, im dalej jesteś od swojego celu. Większy jest bonus. Broni typu ciętego, kłutego i obuchowego? Znaczy, co jeden z pierwszych typów broni znanych ludzkości. Nie, ale okej, to jest wszystko. Zmieni się w czasie zaostrzonych killów, ale skoro coś działa dobrze, to po co to zmieniać? Ta konkretna broń trafiła tu pewnie w rękach wysokiej rangi wojownika z armii Janusza. Żołnierze ci zwykli trzymać przeciwników na dystans, zdając śmiercionośne ciosy z bezpiecznej odległości. I tak, jeśli chodzi o samą włócznię, uwielbiam ją, bo ogólnie lubię włócznie, ale to nie o to tutaj teraz tylko chodzi. To też o tempo, jaką mogę nie udźgać, czy w jakim mogę nie udźgać, i tym podobne akcje. Ale też właśnie przez to, że parowanie tu jest. Bo niektórych wrogów nauczyłem się już prawie idealnie parować, a jest to dużo przyjemniejsze właśnie niż w Dark Soulsach. I tak... Dobra, jest tu ich dwóch. Może uda się? Nie udało się chyba. I teraz na przykładzie jego, no, atakuj. Proszę, spowolnienie czasu i potężna kontra. Nic zadzięcuję ci. Okej, okay, i jesteśmy już, można powiedzieć, na ostatnim miejscu, w którym będę świadomy tego, co się dzieje i jak się dzieje. Wchodzimy tutaj. I tu możemy stracić zaraz... szansę na przejście tego wszystkiego bez umierania. A dlaczego? A bo jest takie tutaj piękne dziadostwo, które przemienia tobie Elderborn, zabierało mi jakieś 3/4 może życia. No, jeszcze tak jak ginie, to płonie. Na szczęście, jak widać, jestem w stanie z tym walczyć. Ale tak, jak zaraz się przekonacie, jest tego tutaj dużo więcej, jest dużo gorzej. Ale jeśli chodzi na razie o wszystko, gdzie to jest? Magmowy skorpion. Ten rodzaj skorpionów wydaje się pochodzić z ognistej jamy w katakumbach. Nie dość, że są ogromne, to jeszcze zdają się płonąć w środku. Wydaje się rozbić ich chitynę w pancerz, że z środka wypływa lawa. No. A tak, tu jest jeszcze jeden, to nie jest aż tak źle. Czy ja dostam od nich... O, okej. Okay. No, widzicie, ile tutaj zabierają. Nie jest aż tak strasznie, jak tam było. Ale też nadal są bardzo niebezpieczne. Ale uważam, że na tym normalnym będzie dużo przyjemniej się grało, niż na tamtym. Czyli żeby nie było, kiedyś też może ogrom jeszcze na trybie Elderborn i tak dalej. Ale to kiedyś, nie teraz. A tak, proszę was, tutaj mamy kolejną tabliczkę, płonąca jama. Jestem pod ziemią, a jednak czuję, że jest tu goręcej i jaśniej niż na pustyni. Spływająca lawa sprawia, że ściany zdają się żywe. W takim miejscu nie przetrwałoby jednak żadne życie, gdyby nie magiczna, ożywcza siła, którą zapewnia Jurmum. Niezwykłe, że esencja spływa aż tak głęboko. Okej. Okay. Kolejny słoik i... Jak... nadciąga miejsce, w którym możemy zginąć. A jednocześnie wspaniałe miejsce, w którym jest kolejny słoik. A i tu w sumie chyba najłatwiej będzie atakować wielu naraz jednym dźgnięciem włóczni. Sądząc po tym, ile tu jest tych dziadów. I dobra. Powoli zacząłem uważać, że może jednak gra na normalnym jest trochę za prosta. Nie będę tego jednak nadal zmieniał. Bo tak, no nie jest źle, a czasem też muszę się trochę odpocząć i zrelaksować. Okej, okay, to jest ósmy. A...
którego szukałem. Tak, 9 mamy z 10, więc zaraz już będzie. Czy jest tutaj coś w ogóle więcej jeszcze do zobaczenia? Chyba... Tam. Dobrze, że zobaczyłem do góry. A, bo teraz tylko będę musiał myśleć, jak tam się dostać. Czy to jest w ogóle realne z tej pozycji? Nie wiem. Może jakoś dziwnie. No cóż, tak czy jak będę musiał o tym pamiętać. A teraz pora wam pokazać miejsce, które było moją prawdziwą bolączką. Chyba? Jeśli się nie mylę. No, zaraz to miejsce będzie. O, i proszę, piękny skorpion. No już mnie zranił tak bardzo, że mógłbym tu zginąć, gdybym był na wyższym poziomie trudności. Okej, przeskakujemy. Dostałem trochę i tak oparzenia. I... Jeśli chodzi o normalne granie, o tej komnata, która była moim końcem. Do zgrywki. Wow, a 30 minutami to już jesteśmy. Jestem się dumny. Ale tak, 3 skorpiony naraz. Nie mam zamiaru tutaj z tym walczyć. Jakkolwiek może to się wydawać komuś głupie czy coś, że czemu nie będę z tym walczył i tak dalej. Co ja tchórzem jestem czy coś? Odpowiedź jest prostsza. Nie mam siły. Po prostu psychicznie, żeby się męczyć z tymi skorpionami. Ale jak tutaj mi biją znacznie mniej, to nie, nie. Jak pamiętam po prostu, jak to wyglądało wtedy, to no po prostu się odechciało. Więc tak, ostatnio udało mi się tutaj, można powiedzieć, przybiec i... Okej, widzę jeszcze miejsce. Właśnie chciałem powiedzieć o tym, że ostatnio też jakoś tutaj, można powiedzieć, się przebagowałem. Kurczę, tam było coś. Podniosłem ten kluczyk. I tak, to przebagowanie się jest też bardzo istotne. Przynajmniej podejrzewam, że to jest przebagowanie się, bo właśnie... ten kluczyk jest czymś, co jest potrzebne za chwilę. Serio? Czyli to w ten sposób się tutaj dostawało? Zaczęło mi się wydawać, że może się nawet nie przepakowało. A może jednak? Może jednak, bo tam jest jakieś przejście. Ciekawe. Ale tak, czy przepakowałem, czy nie, to teraz drugorzędna kwestia. To, co jest ważniejsze, to to, że zaraz zobaczycie ostatnią rzecz, którą znam w tej grze. Co się dzieje dalej, jak się dzieje dalej, nie mam pojęcia. Nie dlatego, że właśnie tu jest coś takiego. Taki inny przeciwnik. Ja ostatnio ominąłem go. Zdobyłem młotka. Nie przejmowałem się niczym więcej. Więc teraz po prostu tak. Wow. Okej. Ten nazywa się mumia. Nie dosyć, że nazywa się mumia, to jeszcze odkryliśmy jak rozbijać te kamyki. Wow. Tak, ten na normalnym dużo łatwiej się gra. To już będę przyznawał. Dużo przyjemniej, chociaż boję się, że będzie za łatwo. Ale tak, mumia. Ożywione zwłoki, choć opróżnione z wewnętrznych organów, napchane słomą i owinięte w ciasno w bandaże, zdołałyby zachować najwięcej zwinności spośród wszystkich lokatorów katakumb. Ich ruchy sugerują pewność i celowość, jakby ich umysł nie przepadł całkowicie. Okej, mistrz Mota. Wytrąć 2 przeciwników z pozycji obronnej jednym ciosem. Nie rozumiem do końca, o co chodzi z pozycji obronnej, ale dobra. Niech i tak będzie. A jeśli chodzi natomiast o sam młot... Młot kufrowy. Broń obuchowa. Kowal wyszedł ze słusznego założenia, że jak broń jest wystarczająco ciężka, to bez względu na jej formę wystarczy raz solidnie zamachnąć pęd. Jej ciężkich ataków jest przerażający. Twoje ataki ciężkie są nieprzerywalne. Okej, i młotem też możemy blokować. Zasłonię sobie cały ekran, ale dobra. O, jest jakaś jeszcze tabliczka. Okej. Widać, że młot może nie będzie dla mnie do końca. No, zdecydowanie nie dla mnie. Straciłem prawie cały HP na tym momencie. Więc, mamy 300 swoją drogą przeciwników, co daje mi achievement, to jest Elder Born. O, i przy okazji 1, 2, 3 też pozwala zmieniać bronię. Nie tylko Q i tam wybierać. Okej. Mam też ostatnie wyjście. Jakiś kolejny wpis o lokacji. Jestem rozdarty między grozą a zachwytem.
pulsujący czerwienią, żółcią, bielą żar sprawia, że miejsce to wydaje się tak bardzo żywe. Napawa większą nadzieją niż widok rozkładu panującego na powierzchni. Gdybym tak tylko potrafił zapomnieć, kim jestem i umieć spędzić wieczność tu, jak te bezrozumne stwory błąkające się po korytarzach. Czy nie byłoby to ukojenie? Może gdyby udało mi się znaleźć kilka tych dziwnych, świecących czerwi. No, ale dobra, odkryłem też coś nowego, super. I teraz tak... czy udało mi się może jeden stopień tego wyzwania zaliczyć? Nie. Niestety. Więc spróbujmy chociaż może włócznie. Tam gdzie widziałem te kamienie, bo pamiętam, że gdzieś widziałem te kamienie, więc fajnie byłoby je znaleźć, a tam jeszcze nie. Pójdźmy może tutaj. Czy będę wymagał ode mnie trafienia kilku wrogów naraz, jednym atakiem? Dobra, zrobione. To teraz pora tylko pobawić się w parowanie ataków. No, mówię, na tych wrogach to ja już wyćwiczyłem trochę parowanie i powinno być dosyć dobrze. Uwaga! Nie trafiłem. Tam też na szczęście nie trafił. Odbijamy i bąk. Tak, właśnie za to uwielbiam. Za tą dynamiczność, za tą prostotę, a jednocześnie takie pewnie tej rzezi. Świetna gra. Naprawdę świetna, polecam każdemu, chcesz spróbować. Co dalej mamy? Okej, fontanna. Ciekawe, że tutaj też jest fontanna. A i nawet nie zauważyłem ostatnio. I... aha, jeszcze ty tu jesteś. Dobra, gin. Gin. A czy w ogóle przeciwko nim może młot być dobrym wyborem? Jako, że on do najszybszych nie należą. A młot chyba dużo bije. Specjalnie tak, chociaż najbardziej tak nadal chcę chodzić z włócznią. I okej, mam tutaj teraz jakieś takie coś. Teraz prowadzi... tutaj! Okej! Okay. Tak, czyli się przepagowałem. Ho, hoeła! Flashbacki z Dark Soulsów 1. Ja chcę iść tam. Może jednak wolę iść do góry, okej. Okay. Ale najpierw wbijajmy, potem zobaczymy co dalej. Skorpiony. To dalej. Jakieś nowe skorpiony, co jest jeszcze gorsze. Bo ja nie chcę skorpionów. Znaczy dobra, ten chyba jeszcze dużo nie bił. A, to jest zwykły skorpion. Okej. Okay. Ten jest bardzo wytrzymały. Kamienny skorpion. Okej. Okay. Łatwo może nie dla mnie, ale zdecydowanie i tak warto walczyć. I tak, kamienny skorpion. Niektóre skorpiony wyglądają jakby były zrobione z kamienia. To nie pozory. Uderzenie bronią dowiedziesz, że faktycznie składają się z ożywnej skały. A za tym idzie, wyjątkowo trudno je zabić. Dzięki za informację. I tak. Stworzenie doskonale znane wszystkim pustynnym plemionom. Jednak tu, w cieniach przeklętego miasta Jurmum, skorpiony rosną do niezłych rozmiarów i stają się jeszcze bardziej zaciekłe. Dobra. Stamtąd spadają te głazy, więc... zanim pójdę tam, to chciałbym tutaj zobaczyć. Nie jest dead. Albo przynajmniej nie był wtedy. Teraz może przyjść i... dokąd to miejsce prowadzi? Okej, do słoików. To mi się podoba. To mnie się podoba. Lubię te słoiki. Po prostu takie, no... oznaczałem postęp. Dla mnie przynajmniej. Dobra. I tutaj mamy... żółty klucz. Okej. Okay. A przynajmniej, no, zgadujesz ten klucz. Dobrze, to może być coś innego. I okej, mam tu jakiś dziwny niebieski znak oraz znowu tych tutaj czekających. Więc włócznia. I dźgamy. Jakoś tak naprawdę najlepiej mi się walczy tą włócznią na razie z tych broni, które tutaj odkryłem. Chociaż pewnie to się jeszcze milion razy zmieni, patrząc na to, że broni jest... z tego co widziałem 11. Przynajmniej z tego co sugerowałoby ten, jak to się nazywa. Ten, co sugeruje właśnie, zakładka broni. 3 na 11, no. Po prostu wszystko sugeruje, że będzie ich 11. No proszę. To pozwala wrócić tutaj z powrotem, okej. Okay. Pięknie się udało. Muszę też nauczyć się, żeby nie spamić w przycisk cały czas. I czy wróciłem tam, gdzie myślę, że wróciłem? Tak, wróciłem tam, gdzie myślę, że wróciłem.
świetnie. A ty kim dziadzie? O nie, kula. Szczęście, tutaj łatwiej się przed nimi ukrywać, niż miało to miejsce w Mrocznych Duszach. Cno. Przekaz kolejny wpis. Rozpacz. Głęboko żałuję zejścia tu. To był błąd. Powinienem był pozostać na górze, w Jurmum, i powoli umierać wraz z nim. Obawiam się, że jedyne, co mnie tu czeka, to nagła i bolesna śmierć. Zostało mi już tylko kilka tabliczek, a obiecałem sobie, że zrobię z nich lepszy użytek niż narzekanie na własny los. Ale to było zanim trafiłem do płonącej jamy. Okej. Dobrze. A to gdzie te kule? Okej, jest kula. Jako, że jest kula, to zjedziemy tutaj. Czekam, aż przyjedzie. I szybka szarża. Jeśli tylko zamyka się jakiś mechanizm, to jakiś mechanizm. Okej, kul nie ma. I przy okazji żółty klucz. Dobrze, myślałem, że to klucz. Dokąd to prowadzi? Można wiedzieć. Bo mi to wygląda na jakąś totalnie nową lokację. Dobra. Dobra, pora na rzeź młotem, żeby nie było, że ciągle tylko włócznia i włócznia. Chociaż nadal uważam, że włócznia jest lepszym brojem dla mnie. No, młotem też mogę się trochę pobawić przeciwko nim. O, kolejny żółty klucz, dziękuję. Mamy kolejną tabliczkę. Brawo ja. Wieczny bezruch. Wow, dobrze idzie. I tak, to niesamowite, że pod miastem znajdują się tak rozległe plątaniny korytarzy i komnat. Zawsze tu były, pod moimi stopami, gdy wiodłem swoje życie na powierzchni. Jeszcze przed inwazją barbarzyńców i wielką... schizmą? Okej. Okay. Tam na górze zmieniło się tak wiele. Spodziewam się, że tu na dole wszystko pozostaje takie samo od stuleci. Spodziewam się, nie wiem, źle przeczytam pewnie, ale... Trójkątny klucz, okej. Okay. Czyli klucze są tutaj po kolorach, nie po kształtach segregowane, okej. Okay. Okej. Okay. Blokujemy. Odbywam się tego gościa. Odbywam się tego gościa i tak, jesteśmy gdzieś. Znowu. Kurczę, ale muzyka też jest piękna. Mam nadzieję, że dobrze usłyszycie. Celowo mogę powiedzieć, że mam... trochę głośniej ustawione dźwięki gry na OBS-ie niż zazwyczaj. Właściwie się mogę się cieszyć też tą muzyką. A póki co tak, podchodzili tutaj. Dobra, dawaj. Idzie. Dawaj. Okej. Okay. Nie dałem. Jak się nie trafiłem. Ale dobra, nie jest też taki wielki problem. Jak wiadomo, jestem lamą, więc tak. I dobra, daliśmy radę. Świetnie. A tam możemy iść dalej po coś. Tutaj też po coś można iść. A tu? Wyskoczy coś mi na twarz? Tak, mumia mi wyskoczy na twarz. Ja już myślałem, że po prostu znajdę jakąś znajdźkę, którą sam będę musiał sobie rozbić. Okej. Okay. I tak, wiem, że animacje i praca kamer może być najprzyjemniejsze dla wszystkich. Powtarzam to, ja to wiem. Wybaczcie mi za takie... nie najlepsze warunki, ale no, nic nie zdziałam. I teraz gdzie my jesteśmy? A proszę, tutaj jest ten powrót. Fajnie. Ale dopóki pamiętam, zejdziemy tam zobaczyć, co to było. Albo tutaj były właśnie jeszcze takie jedne skały. I nie wiem, czy tylko tutaj, czy gdzieś jeszcze. Jeśli gdzieś jeszcze, to może do nich wrócę kiedyś, czy coś. Ale póki co tak. I rozbijamy. Co my tu mamy w takim wypadku? O. Ufer. Wow. Jest esencji, ale w kufrze, nie w słoiku. Co już jest czymś ciekawym. Może po prostu słoiki są widoczne, kufry oznaczają takie... że gratulacje, znalazłeś lepiej ukryte. Nie wiem, potencjalnie. I tak, niby mam już 44 minuty. Ale no widzicie, jak ta gra wciąga. Widzicie po prostu. To jest wszystko. Więcej ta gra chyba nie będzie miała do zaoferowania, ale to jest i tak, tak dobre w swoim wykonaniu, nie najbardziej skomplikowanym ze wszystkich, że no... aż szkoda po prostu byłoby to przerywać.
Jednak tak, jako że mam teraz Hadesa i inne gry, powiedzmy o podobnych... Nie aż tak postaci podobnych, ale trochę podobnych motywach, to tak. To od was będzie zależało, czy kontynuujemy Elderborna, czy zatrzymujemy się na tym jednym spotkaniu z grą. Ja jestem gotów, jak mówię, prowadzić wam dłuższą serię. Tylko się teraz, kiedy powiedzmy, może nie tyle, co nie ma żadnych gier, co ja nie jestem w stanie sobie żadnych gier znaleźć do pokazywania wam, aż tak bardziej. Zresztą można to by nawet widzieć po tym, że zdecydowałem się po prostu wrócić do Ratropolis, żeby pokazać nowych przywódców. Chociaż gra sama się nie bardzo zmieniła. Sam też mówiłem, że już czuję się usatysfakcjonowany obecnym postępem w Ratropolis. Albo to, że nawet wróciłem do gry, o której zapomniałem trochę, czyli Spellcaster University i wielu innych, a trochę starszych. O cholera, mogłem tu paść. Na szczęście nie padłem. I dobra. Dobra. Chyba już tym razem bez żartów, bez przedłużania i tak dalej, jako że to już jest 46 minuta, na tym kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało i w ogóle. Tak, jeśli będzie następny odcinek, podkreślam, to zależy od was. Zobaczymy, co skrywa to dalej i kto wie, może nawet uda się zaliczyć osiągnięcie za przejście pierwszego rozdziału bez level upów i bez umierania. Ja się nie mogę doczekać, jak już mówiłem. I na zakończenie tak, powiem jeszcze tyle. Dla tych, którzy myślą, czy zagrać samemu, czy nie, bierzcie. To, że właśnie stoi tyle poziomów trudności do wyboru, do dostosowania, no to jest gra, powiedzmy, która każdemu się powinna spodobać, jeśli lubi takie gry o mroczniejszych klimatach, lubi hack and slash, lubi takie Skyrim podobne, czy nie, nawet niech będzie. Więc no, na tym kończymy, a co się kryje za tymi drzwiami? Sprawdzimy, może w kolejnym odcinku. No i to tyle, po raz kolejny powtarzam, więc no, trzymajcie się i hej, hej!